Leniwe, niedzielne popołudnie w parku pokoju w Cieszynie. Bawiące się dzieci, wypoczywające rodziny. 5 czerwca nic nie wskazywało na to, że właśnie w tym miejscu, punktualnie o godzinie 14, coś się wydarzy. Nagle na trawę wbiegła pewna pani i zaczęła tańczyć. Bardzo szybko dołączyły do niej inne osoby. Flashbob jest na całym świecie znany jako takie przedstawienie taneczno-muzyczne, ale bez żadnych zapowiedzi, dzieje się to zupełnie spontanicznie. I ja wymyśliłam sobie, żeby tak podnieść po prostu na duszy, wiecie, przede wszystkim dzieci, ale także dorosłych, w tych niskowibracyjnych czasach, żeby po prostu się dzieci uśmiechnęły, po prostu, najzwyczajniej w świecie, więc zadzieje się magia. Dzieci się uśmiechnęły, a powodów do radości miały sporo, bo w parku pokoju tego dnia niespodzianek nie brakowało. Jedną z nich był duży prezent wypełniony balonami. Będzie tak naprawdę nas garstka osób, ale dodatkowo do tego układu tanecznego jeszcze będą się działy różne cuda, także nieważne ile nas będzie, ważne, że to się zadzieje i ważne, że pogoda nam sprzyja, to też jest fajne. W organizację tej spontanicznej akcji zaangażowali się tancerze oraz osoby, które kochają taniec. I jak zapowiadają, na tym nie koniec. Będą kolejne edycje? Mam nadzieję, już się cieszę. W różnych miejscach Cieszyna? Tak, chciałabym bardzo, bo tego potrzebujemy po prostu. Wszyscy, nie tylko dzieci, wszyscy, nawet dorośli. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.